A list pisze taki hejtarski. I patrz, właśnie popróbowałem mleczka. 23 zł. No. Paczka. Po co pan tak wydajesz pieniądze? Ja nie wiem. Lepiej kup dla mamy chlebka Bożego dla siebie. Bułeczki na niedzielę. No albo lubisz tu Krzyśka i Wojtka i przysyłasz im paczki. Albo jak nie lubisz, to po co w ogóle cię interesuje, co tu się właśnie dzieje? No kurczę, no nie rozumiem, jak są. To nie jest jakieś. Ja też jego nie rozumiem. To jest człowiek ohydny. Że? Nie, to są ludzie jacyś z problemami. No, Krzysiek, no bo wiesz, tu nie po, mają, tu no, mają po kolei, nie po kolei. Przysyłam. Bo jak robi trink, sznaps, no. To on może na kaca był. A, nie, on już dobry był nawalony. Nie, to by na pocztę nie zaszedł, nie doszedł. Przepraszam, to ktoś inny zabił paczkę. A kto cię wie tam, jak to było? No, może brat, albo siostra zabił, coś dała. Albo podjechała Poczta Polska pod dom. No, dobre mleko. Przekazała, opłaciła, bo można i u kierowców płacić. Bo nasza Polska Poczta to tak robi. Tak robi na szarmat, byle jak. Mhm. Nawet można, co chcesz do Konusza wysłać i nie sprawdzi. Listy, nie listy, wszystko można. I ja powiem, panie Darku, zapraszam pana bardzo serdecznie na wyjaśnienie, ale pan nie wiadomo, czy z tego podwórka mego posesji wyjdziesz cały? O to będzie bieda. Czy nie zabierze pana coś innego? No to spokojnie, nie strasz ludzi. Ludzie się nie straszą. Nie, ja do takich ohydnych ludzi to ja się będę odnosić. Tak będę się odnosić. Tak, bo nie będą mnie odczerniać, pomawiać. Jak ty bronisz i... Ja nie bronię. Nie, nie broni, tylko wiesz to. Nie, powiem, że nie odnoś się. Czy jak mam się, Wojtku, się odnieść się? Nie, mam na kolanach ukręgnąć? Przepraszam bardzo, dobrze? Jak to będziesz ludzi nie obrażał, to ludzie będą tobie. Jestem, ciebie kule? Będą obrażać. Ja jestem srebrnachy, Rafale, powiedz. No nie, no toż ja nagrywałem film. Czy ja chlam widziałeś po kątek się walam? Dowód osobisty możesz pokazać, to człowiekiem jesteś przecież. No. Czy ja walam się po kątach? Nie widziałem nigdy cię po kątach walającego się. Wojtek, walam się po kątach? Nie, ja też nie widziałem. Jeszcze nigdy nie padałeś. Nie byłeś pijany. No, w sumie tak. Tak, bo widzowie ostatnio tam piszą, że pokazują filmy, wiesz, takie, że ty pijesz. Co? Kieliszek czegoś, czy coś takiego. A co ja piję? Alkohol, czy co tam? Srem, a nie alkohol. No, ale pijany to nigdy się nie widziałem. To, bo ktoś tam pisze, że każdy pije alkohol trochę, w umiarkowanych ilościach. No. Bo tam ktoś, że wiesz, bo ty nagrałeś film, że nigdy nie piłeś alkoholu, nie? No. A oni jakieś stare filmy pokazują, że... To był Kieliszko, wiesz co? No, no nie wiem. Ten, kwas chlebowy. No. Słyszycie, widzowie? No. Tak. I jeszcze kwas chlebowy nie polski, ale wiesz jaki? Ten. A właśnie, ten co przyjechał. No. Czeski. Nie czeski. Czeski. A czeski, tak? Tak. A czeski kwas. Butelkę gdzieś schowałeś jeszcze. Masz butelkę. Nalepkę. A, mam butelkę jeszcze. No schowałeś. No. Na wystawę sobie tam do pokoju. No. Bo jeszcze takie butelki jeszcze nie widziałem. A wiesz jaka? No, no nie wiem. Taka kiedyś u nas... Ale ty nie widziałeś może. Jak kiedyś u nas oranżada była taka, wiesz. Na taki koreczek? Na taki koreczek. Przedwojenna taka trochę, jakby. Co? Taka zabytkowa. Tak. Widziałem takie buteleczki, no. I jak my wielkowie byli, to jest co? Tatuś kupił dla nas oranżady, to my jest to robili. Ze skrzynek tatuś kupi 3-4 skrzynki na tej oranżady. Nie? Krzysiek, ale to droga ta oranżada musiała wtedy być, nie? Nie, tania. Z tych czasów tania była? Tania, jak barsz. No. Tańsza niż mleczko? O! A pamiętasz napoje woreczko takich? Pamiętam, za komuny. No, takie, że słomką się przebijało, tak. Takie orężatki. No. A pamiętasz, jak orężatę można było lizać w torebkach? To w proszku jeszcze taka była też, no. No, było. Było. No. Jak ze szkoły szedłem, kupię 3-4 woreczki te, torebki, albo 5. Wiesz, oderwę. Mhm. I tak, patrz.
A propos, Krzysiek, bo Jacek... To ten palec był tak wylezany, czysty. No. Mama mówi, Krzysiek, dlaczego ciebie ten palec tak czysty jest? O, ale można też nagrać właśnie wypowiedź się. Dzisiaj była też opieka. Jak ty jechałeś, musiałeś te dokumenty zawieźć do sądu, tam do adwokata i powiedz na ten temat. No. Zawiozłem dokumenty już dane do sądu i przyszło pismo od pana adwokata, nie powiem jakiego, bo wy zaraz będziecie jego śledzić, nie chcę, ale będę miał 4 adwokatów. Mhm. 4. I ja ani do Choroszczy nie pójdę, ani do domu pomocy. Głupoty gadają oni. A nie specjalnie to robią. Pod bramką, jak ja wyjeżdżałem do swego. Bo samochód stał w kamerę, było widać. To z MOPR-u był pan Bartek. Wiem jak nazwisko ma, ale nie powiem, bo ale nie z można. MOPR-u. Z ulicy Storczykowej 5. I zapytał się, gdzie jadę. Ja mówię, do adwokata, do biura swego. A pytał się, czy ja jestem, tak? Co? Pytał się, czy ja jestem. A zapytał się, czy Wojtek jest. Ja mówię, tak jest. Bo ja były drzwi zamknięte. A można wejść? Powiedział. Ja mówię, proszę bardzo. No, weszedł, zadzwonił, ja przyjechała, ja tak się po mnie. Znajomy kolega mój, który razem ze mną pracował. Nie, to chodzi... Pytał się, bo jeszcze ta co chodzimy na tarapie, to jeszcze te sarapie jeszcze nie dzwonili. Powiedział, że jak zadzwonią, jak będę uczęszczał tam. Na tarapie? Na tarapie, to po prostu, żebym ja po prostu powiedział, że ja tam chodzę. Bo po prostu tak, jest ten wirus. Dla was, moi kochani, że... Zapomnijcie mnie gdzieś wsadzić. Za wasze głowy, za tępę. Walczyć z kim? Sam powiedz, Rafał, gdzie ja mieszkałem? Z Warmianinem. A, z Warmianinem, aha. Tak, za tępę wasze głowy. A to nie, to... Za tępę wasze głowy. Większość widzów się martwi o ciebie właśnie. Nie. Ci hejterzy tam. Tak samo... Niech oni martwią się o siebie. Martwił. Czemu on o ciebie się nie martwi? Oni się martwią, co się z tobą stanie, jakby cię zamknęli tam, że ty byś właśnie źle spał, nie, jak brat. Nie, oni... Bo tak listy otrzymywać, ohydne, to oni nie martwią się, tylko cieszą się. Oni chcą mnie zamknąć. No niektórzy tak. Bo to oni tak, chcą mnie zamknąć. Piszą, pozbyć się nas chcą. Tak? Tak samo mnie chcą zamknąć. I powiem... Tak, i na Wojtka, i na Krzyśka to hejterzy. No. Powiem, za co wy chcecie mnie zamknąć, to nie wiem. Tak. Za co? Zobaczcie, tu blachą zagroził się pan Darek, nic jemu nie zrobiłem. Tu dla pana, że też mur kamienny, niemiecki. Niemiecki mur. A Hitler ale nie, tam Krzyś. Mieszka. Po tam Bartaszowiec mieszka. Tak tylko Niemcy stawiali i Ruscy mury. Może dlatego, że krzyczysz, Krzysztof Głowa. Albo on jest... A Krzysztof krzyczy, bo problemy ze słuchem ma. Albo on jest, pochodzi z Ukrainy, albo z Rosji. Z SSR. No, dziękuję. Czerwony jest, że mogłem nagrać. I powiem, też coś tak męczyli tylko komuniści. Dziękuję, że mogłem pokazać na swoim kanale ciebie, cholera jasna. I dziękuję, że odwiedziłeś. Ale jak, dziękuję za mleczko. Wojtek, za te Boże. Wojtek, ale jak dodałeś cholera jasna, to dodałeś jeszcze spódniczka ciasna. A po co? Majteczki różowe, a dobra, do widzenia.